Ekscelencjo, Pani Minister, Panie Wojewodo, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chcę też zwrócić się dzisiaj szczególnie do młodych ludzi, których jest tutaj z nami tak wielu i bardzo się cieszę, że jesteście, bo chwila rzeczywiście podniosła i dzień szczególny, bo dzisiaj jest 17 wrzesień. Pamiętamy, że jest to rocznica, kiedy w polskie serce został wbity bagnet ze strony sowieckich okupantów. Od 1 września toczyła się wojna. Niemiecki okupant napadł na Polskę, a potem zrobili to Sowieci. I ten czas wojny, z którym łączy się również postać rotmistrza Pileckiego, który organizował ruch oporu, który chciał, ażeby właśnie w tym strasznym miejscu, jakim było Auschwitz-Birkenau, żeby doprowadzić również i do tego, by nie tylko zbudować ruch oporu, ale powiedzieć bardzo głośno światu, co tam się dzieje, jest postacią, którą należy czcić, którą należy upamiętniać, o której należy mówić. I były takie lata w Polsce, wiele, wiele lat już po wojnie, kiedy nie można było przypominać o rotmistrzu Pileckim, kiedy nie można było przypominać o Ince, kiedy nie można było mówić o innych naszych bohaterach. A to są wasi bohaterowie, to są ludzie, którzy dla was przede wszystkim powinni być wzorem, dla nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy, bo przecież to dzięki nim dzisiaj możemy mówić, że Polska jest wolna i niepodległa. Szczególnie w stulecie niepodległości, w tym szczególnym roku, kiedy przypominamy sobie i historię Polski, i naszą drogę do niepodległości, ale też przypominamy sobie, jaka to jest wartość dla nas współczesnych i jak bardzo powinniśmy dbać o tę niepodległość, byśmy jej nigdy więcej nie utracili, by nasza ojczyzna jej nigdy więcej nie utraciła. Nasza ojczyzna, dom nas wszystkich, dom, w którym powinniśmy być razem zgodni, budować jego dobrą przyszłość, waszą przyszłość, młodych ludzi, młodej Polski, ale też zapewniać bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy tutaj żyjemy, mieszkamy, jesteśmy razem ze sobą, jesteśmy jedną wielką polską rodziną. Cześć i chwała bohaterom, mówimy, przypominając między innymi rotmistrza Pileckiego, wielką postać, wielkiego Polaka, wielkiego bohatera, który cały swoim życiem udowodnił, pokazywał i do dzisiaj pokazuje nam, co znaczy kochać ojczyznę, co znaczy tej ojczyźnie się poświęcić i też pokazał, że robił to i czynił właśnie dla nas wszystkich. Chcę bardzo serdecznie podziękować inicjatorom powstania tego pięknego pomnika i wierzę w to głęboko, że rotmistrz Pilecki będzie dla młodych ludzi tutaj w Gorzowie wzorem do naśladowania. Bohaterem, o którym będą wspominać, mówić, będą przywoływać jego dzieła i jego postać, ale też wierzę w to głęboko, że wszyscy razem jesteśmy w stanie zbudować dobrą przyszłość naszej ojczyzny właśnie, szczególnie teraz, podkreślając, tak jak to robimy w tym roku, naszą wspólną drogę, naszą wspólną historię i myśląc o naszej przyszłości. Dziękuję bardzo.